Kolejny etap remontu na bramie portowej wprowadza kolejne zmiany. Szczecin jako pierwsze miasto w Europie doczeka się tego typu wiat. Mają być przede wszystkim nowoczesne, a wyróżniać mają się nowoczesną technologią. Prywatny inwestor, który posiadał wcześniej wiaty na przystankach na bramie portowej, korzystając z okazji modernizacji węzła drogowego, wymieni wiaty na bardziej nowoczesne. Będą to pierwsze w Europie tego typu wiaty, wykonane specjalnie na potrzeby Szczecina. Wiata Open to nazwa handlowa powstających wiat i dedykowana jest w pierwszej kolejności Szczecinowi. Spośród innych wyróżnia je m.in. niespotykane technologie tłoczenia i gięcia przestrzennych profili aluminiowych czy oświetlenie LED. Wiaty w swoim wyglądzie będą nawiązywać do marki Szczecina. W wiatach znajdą się elementy floating garden. W takim kolorze będą fragmenty dachu. Także marka Szczecina będzie widoczna na jednej ze ścian tej wiaty. Każda z 12 wiat, które zostaną zamontowane na bramie portowej, będzie miała 12 metrów długości i będą one sukcesywnie montowane na poszczególnych przystankach. Jako pierwsi korzystać z nowych wiat mogą pasażerowie oczekujący na przystankach przy ulicy Wyszyńskiego. Kolejne pojawią się na przystankach w ciągu Alei Niepodległości.